Cześć, jestem Karczmarz i witam Was bardzo serdecznie w swojej karczmie. Dzisiaj w Okiem Karczmarza rozpoczynamy zupełnie nowy cykl pod tytułem Dedeki od zera. Na wstępie zaznaczam, że ten materiał nie ma charakteru eksperckiego, co więcej nie jest absolutnie recenzją. Mówię Wam o swoich wrażeniach, ponieważ po raz pierwszy w swoim RPGowym życiu zderzam się z systemem Dungeons & Dragons. I wydaje mi się, że jest cała masa ludzi w Polsce, którzy podobnie jak ja, z wielu powodów nigdy nie miało okazji zagrać w Dungeons & Dragons. I podobnie jak ja, z tym systemem spotkało się pośrednio poprzez gry, seriale, komiksy czy filmy. Mając na karku prawie 40 lat i grając w RPG od lat 90., to może nie jest grzech, że nie grałem w Dedeki. No ale trochę wstyd, że nic na ten temat nie wiem. I uznałem, że zadaniowo podejdę do Dedeków i chcę je poznać, zrozumieć i tak naprawdę zobaczyć, na czym polega największy RPG na świecie. I to jest śmieszna sytuacja, dlatego że z Dungeons & Dragons czerpią wszyscy. Wszystkie systemy fantasy, masa gier, przecież wszystkie Baldury, Icewind Dale i tak dalej, i tak dalej. Te gry, które, czy Neverwintery, te gry, przy których się spędzało masę czasów, one bazowały na Dungeons & Dragons i w ten sposób pośredni, jak ja to nazywam, o Dedekach każdy praktycznie słyszał. Każdy fan gier komputerowych, czy każdy fan RPGów, bo jakby Dedeki same w sobie są systemem źródłowym. Jest to materiał źródłowy, z którego czerpią właściwie wszyscy. I gdziekolwiek nie spojrzymy, będziemy w świecie oczywiście tych gier fantastycznych, jesteśmy w stanie pokazać palcem elementy, które w mojej opinii czerpią z Dedeków. I to jest niesamowite, bo kiedy ja zaczynałem przygodę z RPGami, oczywiście był Warhammer i gdzieś tam na swojej drodze spotkałem się z Dedekami, które wówczas odrzuciły mnie totalnie poziomem mechaniki. Po prostu uznałem, że to nie jest absolutnie gra dla mnie. Wydaje mi się, że jest całkiem sporo takich osób, którzy właśnie poprzez mechanikę, czy poprzez wówczas, nie wiem, barierę językową, uznali, że to nie jest w ogóle system dla nich. A dzisiaj czasy się zmieniły. Mówię dzisiaj, kurczę, no to 20 lat minęło. Ale faktycznie, dzisiaj na rynku są dostępne już podręczniki po polsku. Jest nowa edycja, która teoretycznie jest uproszczona, ale każda osoba, która chce zacząć Dedeki, podobnie jak ja, staje tak naprawdę przed olbrzymią ścianą. I mówię to ze swojego doświadczenia jako totalnie żółtodzioba w kwestiach Dedeków, bo naprawdę uznałem, tak zadaniowo, poznam ten system, ale nie, że przeczytam, przeklepię, jednak zawsze trochę zostawiam samego siebie w każdym systemie, który czytam, od razu snując jakąś historię albo możliwości tworzenia historii i opowiedzenia tejże historii razem ze swoimi graczami. I dlatego no, staram się nie czytać po prostu kartka po kartce i oceniać suchą mechanikę. Ja do tego w ten sposób nie podchodzę i nie patrzę. I kiedy uznałem, że czas zapoznać się z Dedekami, dać im szansę, no widziałem, jak ludzie się świetnie bawią. Mam świadomość, że to jest największy RPG na świecie. Kurczę, no muszę w końcu mieć okazję, żeby się z nim zapoznać. I wtedy będę mógł go ocenić, czy to jest dla mnie, czy nie dla mnie. I nagle jesteś świeżak i zderzasz się, bam, ze ścianą. Ja się zderzyłem ze ścianą, naprawdę. Jako zupełny noob w tym systemie wchodzę do tego świata i pierwsze, co mnie w ogóle zasypuje, to jest mnogość podręczników, mnogość edycji, mnogość tak naprawdę startowych podręczników, które wbijają się i przebijają się zewsząd. I teraz ja jestem takim zwykłym ziomeczkiem, który chce od czegoś zacząć. I od czego mam zacząć? I powiem Wam, że nie jestem jakimś ekspertem, że przeczytałem nie wiadomo ile systemów, ale wydaje mi się, że całkiem sprawnie poruszam się w świecie RPGów i tutaj zgłupiałem. Naprawdę zgłupiałem. I uważam, że to jest potężna bariera, która od razu na start wbija się graczom. Bo pierwsze, z czym ja się spotkałem, to tak jak powiedziałem wcześniej, i myślę, że cała masa graczy tak ma, pośrednio znamy ten świat. Kurczę, no czytaliśmy nawet książki, opowiadania w tym świecie, więc jestem przekonany, że każdy z Was, w sensie fan fantastyki, liznął gdzieś ten świat Dungeons & Dragons. I on nie jest taki obcy. Ale już podejście do RPGów, no, było dla mnie pewnym wyzwaniem. Pomijając kwestie edycji, których jest kilka,
ale najnowsza i na niej się skupiam, bo ja nie jestem ekspertem i ja nie będę Wam porównywał, co było w edycji trzeciej, czy tam 3,5 versus to, co jest w edycji piątej, a co było w pierwszej, a co było w drugiej. Ja się ostatnio dowiedziałem, jaka jest różnica między Dungeons & Dragons and Advanced Dungeons & Dragons. To naprawdę była dla mnie zagwozdka przez długi czas. No i okazuje się, że po prostu druga wersja, druga edycja się nazywała Advanced, a później wrócono do nazwy Dungeons & Dragons. Ta moja wielka zagadka życia po prostu została rozwiązana. Wiem, brzmi to banalnie, ale to są takie problemy nuba, który wchodzi w świat dedeków. Ale to jest pikuś, bo to jest tylko nazewnictwo. Problem zaczyna się zupełnie na innym poziomie. Problem zaczyna się na tym, kiedy stajemy przed wielką szafą, tysiąca podręczników i mamy się zdecydować, chcemy zagrać w dedeki. Co mamy teraz zrobić? No ja miałem taki kłopot. Próbowałem znaleźć parę odpowiedzi i najważniejsze, zacznijmy od edycji. Dzisiaj obowiązująca, może nie obowiązująca, ale najnowsza edycja to jest edycja piąta. To jest podręcznik gracza akurat i o nim też chwileczkę później porozmawiamy. I według znawców i weteranów dedeków edycja piąta jest edycją uproszczoną, dlatego mechanika i cały ten system, całe bebechy są bardziej teoretycznie przyjazne użytkownikowi, graczom i mistrzowi gry, zwłaszcza tym, którzy zaczynają. Oczywiście hardkorowi gracze poprzednich edycji uznają, że to ona jest zbyt uproszczona, ale ja w to nie wnikam, nie oceniam, nie potrafię tego ocenić, więc ja skupiam się na piątce, ponieważ jest najnowsza, co więcej jest po polsku, więc jest to zdecydowane ułatwienie. Ale jak już macie edycję przeskoczoną dalej, to wiecie o tym, że dobra, ale teraz jakie poderki do tego wybrać? Ważną rzeczą jeszcze jest to, co też wprowadza w błąd na początku, bo piąta edycja jest najnowszą edycją i jakby nie ma jeszcze tak dużo materiałów jak do poprzednich edycji. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo mało jest przetłumaczonych na język polski na razie poderków, w ogóle dedeków z edycji piątej. Więc zastanawiasz się, czy wziąć najnowszą wersję, która jest mimo wszystko uboższa, czy wziąć wersję poprzednią, która jest trudniejsza, ale ma całą masę dodatków. No i to też był wątek, którym się zastanawiałem, ale uznałem, że wezmę najnowszą, bo jest teoretycznie uproszczona, a pamiętałem, że w latach 90. odrzuciły mnie dedeki właśnie poziomem skomplikowania swojej mechaniki, więc im prostsza mechanika dla mnie, to lepiej. Natomiast wszystkie dodatki, jak życie i doświadczenie wskazuje, zawsze można dostosować. Dowolny dodatek można dostosować do swojego settingu, w którym gracie, więc uznałem, że gram w piątkę. Te najnowsze główne poderki są również po polsku, więc jakby nie ma żadnych barier językowych. I to jest jakby jeden z pierwszych problemów, z którymi się zderzasz. Edycja. Później jest drugi problem i to uważam, że jest... Kurczę, no to chyba jest najtrudniejsze tak naprawdę. Ja miałem z tym największy kłopot, bo przechodzimy do wątku pod tytułem, jakie podręczniki należy kupić. I jak już wiemy, że chcemy iść w piątą edycję, ponieważ są trzy podstawowe podręczniki, ja mam na razie, tak jak Wam pokazałem wcześniej, tylko ten podręcznik, zakupiłem sobie go i spoko. I to jest podręcznik gracza, bo ktoś mi powiedział, że od tego powinienem zacząć. Bo jakby podstawą do tworzenia historii grania w dedeki, to na start są trzy podręczniki. Podręcznik gracza, podręcznik mistrza podziemi i podręcznik potworów. I tak jak zakładam, że podręcznik mistrza podziemi jest skierowany oczywiście do mistrza podziemi, czyli po prostu mistrza gry, i tam są dodatkowe informacje, które on może wykorzystać i rozszerzają wiedzę, no podręcznik potworów to po prostu taki wielki bestiariusz, który pozwala nam wykorzystywać całą masę rzeczy, więc uznałem, że potwory nie są dla mnie kluczowe, ale kolejnym na pewno zakupem będzie zakup poderka mistrza podziemi. I tu zaczyna się zajebisty kłopot, bo na start ten poderek kosztuje 160 zł. Jeżeli chcecie kupić trzy, teoretycznie trzy podstawowe podręczniki, które są tak czy siak rekomendowane do tego, żeby mieć solidne podstawy, no to jest wydatek 4,5 do 500 razem z przesyłkami. Mówiąc o zakupach nowych poderków. I to jest, uważam, bardzo duży kłopot. Ja rozumiem, że tak jest ustawiony merch, ja rozumiem, że to jest biznesowy temat dedeków, że to jest największy, najpopularniejszy system, który bazuje na rozwiązaniach inaczej, które później chyba podobne rozwiązania wykorzystano w grach i nazwano je po prostu DLC, czyli płatne dodatki. I tak samo jest tutaj. I okej, ja tego nie oceniam. Tak jest model biznesowy, okej. Ale problem gracza polega na tym, że masz świadomość, że hola, kurde, muszę wydać 160 zł za poderek, teoretycznie 3 na start, to mówimy o 500. I teraz, czy ja faktycznie muszę wydać 500, żeby zacząć grać w dedeki?
To było jedno z podstawowych pytań, które miałem na samym początku. Oczywiście jest zestaw startowy, którego nie recenzuję, nie znam, ale wiem jedno. Każdy zestaw startowy zawiera podstawowe dane, podstawową, bazową wiedzę, która pozwala Wam na rozegranie gry. Ale ona z założenia jest ograniczona i z założenia, jeśli ta gra Wam się spodoba, uznacie, że tak czy siak musicie kupić ten podręcznik gracza, podręcznik mistrza podziemi czy potworów. Słowem, kupiliście sobie coś, co teoretycznie, ekonomicznie jest bardziej opłacalne, ale zakładając, że Wam się ta gra spodoba, to tak naprawdę ten starter i tak pójdzie w odstawkę. I dlatego uznałem, że nie bawię się w żadne startery, po prostu kupię podstawowy podręcznik. Udało mi się ustalić po rozmowach z paroma osobami, które faktycznie w tych detekach siedzą, że podręcznik gracza to jest to, od czego powinniśmy zacząć. Tadam! I właśnie w ten oto sposób udało mi się nabyć ten pierwszy podręcznik, który wygląda, tak jak już Wam wcześniej pokazałem, dokładnie tak. Jest pięknie wydany w ogóle, no i twarda oprawa i chyba kredowe są to karty, tak mi się wydaje. Cienkie, ale ładne, no rysunki i nabity treścią, cała masa. Od tego należałoby zacząć, czyli od podręcznika gracza. Kupujecie i dowiadujecie się z tego podręcznika gracza wszystkiego na temat tworzenia postaci. No i w przypadku dedeków to jest istotne. To tak trochę jak te wszystkie ptaszki śpiewające teraz gdzieś tam na zewnątrz, jest piękna, słoneczna pogoda, to jest Heroic Fantasy. I to jest Heroic Fantasy, które pozwala nam poczuć się jak za starych dobrych lat. Dobrych lat, ja wiem, no ale boomer, nie? Ale faktycznie chodzi mi o to, że cofamy się trochę do tych fantastycznych historii czytanych za dzieciaka. I to jest super. I to jest, kiedy zacząłem czytać ten podarek, faktycznie zastanawiałem się, co jest takiego wow w tym świecie Dungeons and Dragons. I po paru stronach nie miałem żadnego kłopotu, żeby zrozumieć patent, na którym stoi ten cały system. To jest potężna nostalgia, to jest powrót do korzeni, to jest takie odkrywanie fantastyki na nowo. I przechodziliśmy, wszystkie osoby, które bawią się w fantastykę, które bawią się w RPG, przechodziły, ewoluowały swoje przyzwyczajenia, to znaczy ich, nazwijmy to, gust ewoluował z czasem. Najpierw bawiliśmy się w jakiejś tam właśnie trochę Heroic Fantasy, później miała być taka mroczna historia, trochę jesienno-gawędziarska, później przeszliśmy krok dalej, później zaczęły się intrygi, później to, siamto, sramto. Natomiast ostatecznie, przynajmniej w moim wypadku, było tak, że zabawa w Heroic Fantasy to było takie granie dla dzieci. Natomiast teraz, patrząc na to, uznaję, że to było bez sensu założenie kiedyś. No ale każdy z nas, że tak powiem, rozwija się i każdy z nas no, zmienia swoje zdanie, opinie, nawyki, przyzwyczajenia wraz z upływem czasu. I dedeki pokazują idealnie, że przeczytacie 3-4 pierwsze strony i jesteście i wpadliście, i jesteście w środku, i czujecie ten świat, czujecie to pierwotne fantazy. Jakkolwiek to nie brzmi fanatycznie, ale dokładnie tak jest. Bo dotykacie czegoś, z czym mieliście styczność. Nawet jeżeli nie graliście wcześniej w dedeki, to zaczynacie łapać wątki, które się pojawiały w grach, w książkach, w jakimś tam serialach, w bajkach. I to jest bajka. Dla mnie to spotkanie z dedekami jest powrotem do przeszłości. Ale również takim czystym, prawdziwym fantazy pierwotnym, z którym mogę się zetknąć, w którym faktycznie po przeczytaniu opisu samych ras czy klas widzę tą drużynę pierścienia, w cudzysłowie, która walczy z przeciwnościami losu i to super. Ja jeszcze nie poprowadziłem, przygotowuję się do sesji, będzie sesja dedeków, będzie również na kanale, ale ja już czuję, ja już tam jestem. Ja już tam jestem i jakby kolejnym znakiem zapytania, który pojawił się mi na drodze poznawania z dedekami, jak mi ktoś próbował wyjaśnić, to jest sam fakt, że jakby w podręczniku gracza macie tylko mechanikę tak naprawdę. Tam nie ma przygody, tam nie ma opisu świata. Oczywiście w ramach opisu klas czy ras macie adnotacje dotyczące tego, w jaki sposób występuje dana klasa czy tam rasa w różnych uniwersach dedeków, no bo ja się też o tym dowiedziałem, to znaczy dowiedziałem, jakby przeczytałem i teraz to rozumiem, że jakby dedeki są mechaniką funkcjonującą w tak zwanym wieloświecie, czyli multiuniwersów, które funkcjonują i tak naprawdę wystarczy przeczytać ten podarek
wymyślić sobie skrawek swojego własnego fantastycznego świata i możecie grać. Oczywiście są licencjonowane światy, które są rozpisywane i rozbudowywane na dziesiątki podręczników, takie jak Zapomniane Krainy, tak, czyli cała historia Baldur's Gate, czy Neverwintera i tak dalej, czy świat Dragonlance'a, czy tych światów chyba jest teraz, tych oficjalnie wspieranych chyba 6 czy 7 i każdy się w jakiś sposób tam różni, ale jakby tego nie rozumiałem, kiedy sięgałem po dedeki, kiedy rozmawiałem, mówię, kurczę, what, to ja mam kupić sobie poderek, mam kupić system i co, ja kupię sobie mechanikę i resztę mam sobie sam wymyślić? No, kurde, nie kumałem tego, w ogóle do mnie to nie przemawiało. Ale po przeczytaniu ja to rozumiem. To znaczy ja to łapię i jest to tak bogata historia i jest to tak fajnie opisane, że naprawdę nie potrzebuję skomplikowanego opisu świata, bo ja dzięki temu podręcznikowi stworzę swoją drużynę pierścienia i oni ruszą w moim wymyślonym świecie. W moim prywatnym, małym uniwersum, które sobie wepnę i będę robić. I teoretycznie brzmi to, ej stary, ale to żadna nowość. Okej? Ale coś w tym jest. Nie potrafię tego do końca określić, ale w tym coś siedzi. Coś, co powoduje, że budzi się we mnie mały dzieciak, który z wypiekami na twarzy oglądał animacje kiedyś, były, pamiętam, taki bajka Dungeons and Dragons o dzieciakach, które przenosiły się właśnie do świata fantasy. I to jest niesamowite. I nagle chcecie zagrać tego heroika, chcecie walczyć z hordami goblinów, chcecie ratować świat. I nagle przestaje to być infantylne, przestaje to być takie mało ambitne. I nagle doznałem olśnienia, kurde, jakie to jest super, jakie to jest fajne. I myślę, że tu jest cały klucz i tu jest to coś pogrzebane. I to znaczy pogrzebane, w sensie w tym tkwi cały szkopuł, że pozwala to dotknąć pewnego pierwotnego fantazy. A już pomijając wszystko, po przeczytaniu 12 czy 10 klas, już nie pamiętam ile jest klas w tym poderku podstawowym, słuchajcie, dawno tego nie miałem, ale każda klasa brzmi fajnie. Naprawdę. Każda klasa jest przemyślana i pewnie znawcy powiedzą mi, ej stary, ale nieprawda, bo nie ma balansu, albo tu, albo siamto. To zostawiam na razie z boku. Mówię o pierwszych wrażeniach, które mam po tym, jak przeczytałem ten podręcznik. Mam wrażenie, że mógłbym wcielić się w każdą postać i się równie dobrze bawić. Czy to będzie bard, czy to będzie kleryk, czy to będzie wojownik, czy to będzie zaklinacz, czy to będzie warlock. Ktokolwiek z tej grupy brzmi interesująco i jest tak podany w podręczniku, że to naprawdę jest ciekawa postać. I to jest super. I to jest super, bo co z tego, że mamy systemy, w których są dziesiątki czy setki profesji i niby to jest takie fajne. Ale co z tego, jak połowa z tych profesji jest useless, one są bezużyteczne, nie mają w sobie nic ciekawego. A tutaj odnoszę wrażenie, że, to znaczy to jest moje wrażenie oczywiście, każda jest ciekawa i w każdą mógłbym się wczuć. Rasy, które są podane, również są ciekawe i opisane w ten taki, kurczę, no powiedziałbym klasyczny, rubaszny sposób. Gdzie stereotypy, że gdzie to wszystko stoi na stereotypach. Kurczę, no prawda jest taka, że Dungeons & Dragons stworzyło te stereotypy, więc nie możecie oczekiwać, że będzie tutaj niestereotypowo. Tu jest mega stereotypowo i chyba w tym tkwi urok. Przeszliśmy tyle systemów, tyle rozwiązań, tyle nowości, że czasami pojawia nam się głód takiego starego, dobrego fantasy. I mam wrażenie, że właśnie to znajduje się w tym podręczniku i w tym tkwi cały urok tego systemu. I to są takie przemyślenia, o których mówię, bo myślę, że jest sporo, tak jak już powiedziałem na początku, tych ludzi, których zderzają się z tą ścianą i zdają, a kurde, nie, 500 to ja w ogóle nie wydam, nie ma w ogóle szans, to nawet nie o to chodzi, czy drogo, czy mnie stać, czy mnie nie stać. Uznaję, że wydatek 500 zł na start jest za dużym, żeby w ogóle wejść w ten świat. I powiem wam jedno, nie musicie wydawać 500 zł na start. Wystarczy, że kupicie sobie to, poznacie bohaterów, poznacie podstawy mechaniki i możecie wymyślić sobie dowolny swój własny mały wszechświat bez potężnej historii na 400 stron. Mały, zacznijcie to w niewielkiej wiosce, z niewielką kopalnią zajętą przez gobliny, czy to może nie gobliny, czy koboldy, czy z lasem najeżdżanym przez gobliny. Proste, stare fantazy.
w którym jest grupa poszukiwaczy, tradycyjnie spotykająca się w tawernie, w gospodzie, w karczmie i podejmuje się działania i podejmuje się ratowania podejmuje się ratowania świata w skali mikro. I zobaczycie, czy będziecie dobrze się bawić. Gwarantuję wam, że to jest urok. Myślę, że każdy doświadczony gracz, który wcześniej nie grał w Dedeki, a przeszedł całą masę różnych systemów, podobnie jak ja, poczuje niesamowity urok tego świata i to jest chyba najpiękniejsze i to jest chyba największa wartość. Ja oczywiście mogę się w swoich wrażeniach, pierwszych wrażeniach totalnie mylić i może to zostać zweryfikowane przy pierwszej sesji, ale ja już wiem, że nawet w moim takim storytellingowym podejściu do prowadzenia różnych historii, widząc, że ta mechanika, która taka była, miała wielkie pazury i wielkie oczy w latach 90., w tej piątej edycji faktycznie jest przystępna i wcale nie jest jakaś taka, no wiecie, kurczę, przytłaczająca. Faktycznie wszystko jest opisane. No kurczę, nawet wzrost postaci rzucacie kostką, jak chcecie oczywiście. Ale nie musicie wcale z tego korzystać. To jest wasz świat, wasze reguły. Ale wrzucenie tej atmosfery i otoczki dedeków właśnie na ten wasz świat i tak już z automatu stworzy, że będziecie patrzeć na tą historię przez inny zupełnie pryzmat. Starego, klasycznego fantasy, gdzie krasnolud jest krasnoludem, gdzie wojownik to tank, gdzie mag to dedek i jest złodziejaszek, który wykrywa pułapki i okrada wszystkich i jest przy tym zabawny. Gdzie jest bard, gdzie jest jakiś kapłan. I to jest piękne. I myślę, że to jest cała magia tego świata. Ja wiem, że część z was powie, ej stary, nieźle, zajęło ci to tylko 40 lat, żeby się do tego przekonać. Czy tam 20. Ale tak jak powiedziałem, myślę, że takich karczmarzy jest w tym kraju zdecydowanie więcej. I to jest materiał do was. Nie do ekspertów. Czy to pozwoli wam przełamać jakieś bariery, z którymi ja się spotkałem? Być może one są tylko moje, ale wydaje mi się, że po tylu latach życiowego doświadczenia, jeżeli coś nie jest oczywiste na start, to znaczy, że jest barierą. I dla mnie tych barier w przypadku w ogóle spróbowania, bo ja, zwróćcie uwagę, ja jeszcze nawet nie zagrałem sesji. Będziemy grać z patronami pierwszą sesję w lipcu i powiem wam, że na start spotkałem się z całą masą różnych barier, które były po prostu. I wydawałoby się, że tak przemyślany system, przerobiony, zmodyfikowany od dziesiątek lat, nie będzie miał żadnych barier. Guzik prawda. Ale jeśli ten materiał pomoże wam w tym, żeby te bariery pokonać, to super, to był sens, żeby go nagrywać. A jeżeli nie, to nie, ale będę miał kronikarską zapiskę i notatkę na temat mojego pierwszego kontaktu z dedekami. To wszystko, kochani, nie będzie tutaj opisywania, czy recenzowania, czy przeglądania podręcznika strona po stronie, bo to nie o tym jest ten materiał. To są pierwsze wrażenia, to są dedeki od zera, żółto dzioba, który tak naprawdę jest zielony jak trawa na wiosnę i po raz pierwszy z dedekami ma coś wspólnego. Co będzie dalej? Zobaczymy. Będę miał kolejny podręcznik, przeczytam, zrecenzuję. Nie ma to charakteru cyklicznego takiego, że będzie co tydzień nowy odcinek, ale na pewno już was już dzisiaj zachęcam do sesji, do oglądania sesji, które będziemy grali w lipcu z patronami. To jest podróż sentymentalna i to jest dotknięcie genezy, właściwie dotknięcie źródła fantasy i to jest chyba największa radość i największe zaskoczenie takie, które miałem, które natychmiast pozwoliło mi zrozumieć. Po prostu to jest takie olśnienie. Przeczytacie kilka stron, w ogóle przepiękny jest wstęp. Naprawdę, to jest takie słowo od autora, które zazwyczaj jest nudne, a tu spowodowało, że jest tak fajnie napisane. Nie wiem, na ile pisał to specjalista od marketingu, a na ile faktycznie autor podręcznika po prostu podzielił się swoim takim wewnętrznym ja, ale do mnie, ja to kupiłem na start, mnie to przekonało, mnie to upewniło w przekonaniu, że faktycznie dotykam źródeł. I to było najciekawsze, najfajniejsze i myślę, że budujące na przyszłość. To tyle, żeby się nie rozgadywać dalej. I tak już się rozgadałem. Dziękuję wszystkim za słuchanie. Jeżeli wam się to podoba, zostawcie łapkę w górę. Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Tak jak powiedziałem, nie oczekuję eksperckich porad. Absolutnie mnie to nie interesuje. Chcę sam to, że tak powiem, przejść. Ale jeśli macie jakieś wątpliwości, w których być może jestem w stanie wam pomóc,
po przeczytaniu wow, jednego podręcznika, to chętnie Wam pomogę. A jeśli nie, to na pewno na grupie czy w komentarzach znajdą się eksperci, którzy na pewno Wam są w stanie pomóc. I tyle. Trzymajcie się, miłego dnia życzę i oby nam się!